Hejka, witam was w Zajegraniu, w którym od dziś będę recenzował dla was największe mega hity kinowe związane z superbohaterami, fantasy, science fiction i wszystkim, co geekowskie i nerdowskie. Wiem, że nie mam tak dużych atrybutów jak inne prezenterki na kanale, ale mam nadzieję, że docenicie moje starania i moje recenzje. Kanał Tylko Kino oczywiście zostaje, tam jednak będą trafiać recenzje, powiedzmy, bardziej ambitnych produkcji. A dzisiaj na pierwszy strzał leci nowy film animowany Batman The Killing Joke. Zapraszam. Film o człowieku nietoperzu na srebrnym ekranie. Wow. I do tego w Polsce z oficjalną premierą. Podwójne wow. A to wszystko będące adaptacją jednego z najlepszych i mocno kontrowersyjnych komiksów o Batmanie. Mocne, potrójne wow. Zabójczy żart wydany w 1988 z miejsca stał się kultowy. Nie tylko opowiadał historię Barbary Gordon, która w wyniku pewnych zdarzeń zarzuca karierę Batgirl i zostaje wyrocznią, ale przede wszystkim przedstawiał nową historię Jokera i motywował działania tej znamiennej postaci. Sam komiks liczy sobie 46 stron, co z jasnych względów jest za małym materiałem źródłowym, by zaadoptować go na pełnoprawną produkcję kinową, choć i tak animacja trwa raptem godzinę i kwadrans. Dlatego twórcy zdecydowali się dodać wątki, których w oryginale nie było, ale które według nich uzupełniają całą historię. Niestety internet o mało co nie popuścił i już posypał się hejt, że historia jest bezprawnie zmieniana, że nowe wątki są niepotrzebne i na siłę powciskane. Konkretów nie zdradzam, bo byłoby to sypanie spoilerami, ale niektóre nowe wątki są naprawdę oryginalne. Tell me what I'm doing here. You're going mad. Where is he? Why aren't you laughing? W rolach głównych mamy oczywiście najlepszy możliwy duet lektorski, czyli Kevin Conroy oraz Mark Hamill. Z tym, że Hamill wydaje się być w tej produkcji o wiele bardziej mroczny, stateczny czy momentami wręcz zdrowy na umyśle, co tylko potęguje geniusz tego aktora w portretowaniu Jokera. I want to talk. Jeżeli czytaliście komiks, będziecie doskonale wiedzieli, o czym jest film, co nie znaczy, że nie będziecie w paru momentach zaskoczeni wspomnianymi scenami dodanymi przez twórców adaptacji. Dla tych, którzy komiksu nie znają, historia z pewnością będzie ciekawa, choć nie ukrywam, że to film raczej dla mocnych fanów Batmana. Animacja, choć poprawna, momentami kuleje. Zwiastun obiecywał znacznie więcej klatek i zachęcał płynnością poszczególnych scen. Tutaj mamy jednak standardowy poziom animacji Warner Brosa i DC. A szkoda, bo tak ważną dla fanów adaptację widziałbym najchętniej w szacie graficznej pokroju Batman Gotham Knights z 2008 roku. Po obejrzeniu całości czujemy pewien niedosyt, jakby czegoś tu zabrakło. Kontrowersje, które smagają film biczem krytyki, są mocno przesadzone, bowiem nie ma tu niczego aż tak mocnego, może poza jedną sceną z Batmanem i Batgirl. Z drugiej strony jednak z pewnością nie jest to pozycja przeznaczona dla młodych widzów. Zapewniam. All it takes is one bad day. Batman Zabójczy Żart otrzymuje ode mnie 6 gwiazdek. To udana, ale jakby niedoszlifowana adaptacja świetnego komiksu, który póki co broni się sam i w gruncie rzeczy żadnego odświeżenia, tym bardziej filmowego, nie potrzebował. Mimo wszystko zachęcam was, żebyście zawiesili oko na tej produkcji, jeżeli jesteście fanami Człowieka Nietoperza, a ja z niecierpliwością czekam na kolejne próby przeniesienia komiksów z Batmanem na wielki ekran. Dzięki za oglądanie, napiszcie w komentarzach, jakie komiksy z Batmanem wy najchętniej byście zobaczyli w wersji filmowej, czy to aktorskiej, czy animowanej. Zapraszam was także do innych naszych formatów na platformie mediacraft.tv. Do zobaczenia.